Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, ciśnięcie mnie niesamowicie z tym tsunami, ale to naprawdę niesamowicie. Niby tak nikt się nie pyta, kiedy wystartujemy, ale co chwilę jakaś wiadomość na Signalu, a to jakieś tam 42 maile wczoraj napisane. Panie Robercie, nie naciskam, ale kiedy już będzie start, czy w tym tygodniu, czy w ten weekend, czy w przyszły. Niesamowicie niecierpliwi niektórzy z Was są. Słuchajcie, słowem informacji. Jak sami widzicie, wszedłem teraz specjalnie, żeby wam pokazać. Tsunami, niestety dzisiaj nie znaleźliśmy żadnych meczów spełniających kryteria. Pamiętajcie jedną rzecz, tak jak wam powiedziałem, testuję to teraz na własnej skórze, więc potrzebuję jeszcze odrobinę czasu. Odrobiny, cóż to jest wszystko, jak to kiedyś Marek mówił, to jest wszystko coś tam naprzeciwko wieczności. No przecież będziecie mieli to tsunami, aż wam się już znudzi, już będziecie wygrywali, chodzili z tymi reklamówkami po tą kasę. To wam się naprawdę znudzi. Żeby was troszeczkę tak, żeby wam coś dać, że tak powiem, mam pewną ciekawą drużynę, którą już 5 razy wyszukiwarka tsunami mi pokazała. Dzisiaj w nocy jest znowu ta drużyna, ale co dziwne, tym razem wyszukiwarka jej nie pokazała, co mnie bardzo dziwi, ale zaraz wam na kanale informacyjnym na Signalu napiszę, co to jest za drużyna i w jaki sposób już 5 razy że tak powiem, było zielone na tej drużynie. Strasznie jestem ciekaw, jaki będzie wynik tego spotkania. Nie ma co dzisiaj dołożyć za bardzo, więc ja sobie odpuszczam grę tego zespołu, ale zaraz na kanale informacyjnym napiszę wam co i jak i będziecie mogli podejrzeć, bo ten zespół, myślę, wiele razy jeszcze wyszukiwarka, że tak powiem, wypluje. Słuchajcie, była przerwa na reprezentację, więc tak jak widzieliście, zrobiłem tam parę rozliczeń. Więcej robił nie będę, ponieważ was szanuję, piszecie do mnie po co rozgłos, po co to, po co tamto, może i faktycznie nie ma sensu się chwalić, bo to niektórych ludzi nie cieszy, że inni wygrywają, poza tym ktoś te pieniądze też wypłaca, więc można się domyśleć, że nie wszystkim jest to na rękę, żeby było coś, co pomoże komuś tam wygrać, tak, więc pamiętajcie jedną rzecz, była przerwa na reprezentację, pokazywałem wam te dzikie jakieś tam zespoły, jakieś rozgrywki, co ciekawe, udawało się tam naprawdę niezłe te wyniki wykręcać, ale teraz dopiero zacznie się prawdziwa weryfikacja za pieniądze, w moim przypadku. Dopiero teraz, ten weekend, kolejny weekend, to będą weekendy i plus na tygodniu oczywiście, gdzie będzie tych lig bardzo, bardzo dużo. I teraz dopiero będę mógł to doszlifować, pewne ligi pousuwać, pewne ligi pododawać i wypuścić. Tak jak powiedziałem, w drugiej połowie października to zostanie wypuszczone. Więc bardzo proszę jeszcze o odrobinkę, o ciupinienkę cierpliwości. A teraz zapraszam na kanał informacyjny, gdzie napiszę coś o pewnej ekipie, tak jak wam powiedziałem, którą już 5 razy wskazała wyszukiwarka tsunami. I pomimo tego, że ja się zabezpieczam w postaci jeden remis, jak gram za większe stawki, za każdym razem ta drużyna, pomimo tego, że były nawet i wysokie kursy na nich, wygrywali. Jaka to drużyna, za chwilę przeczytacie na kanale informacyjnym. I tak jak mówię, odrobinka cierpliwości i za chwilę to magiczne tsunami wystartuje. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzałka.